W poniedziałek 7 kwietnia Czesław Rękiewicz, prezydent Suwałk, wręczył medale prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Ośmiu parom z Suwałk, które świętowały 50-lecie pożycia małżeńskiego, medale z rąk Czesława Rękiewicza, prezydenta Suwałk odebrali: Czesława i Józef Czesław Orłowscy, Regina i Henryk Frydrych. Irena i Antoni Chomicz, Teresa Janina i Czesław Jędrzejewcy, Jadwiga i Czesław Tomaszewscy, Krystyna i Marian Wasilewscy. Nieobecne na uroczystości były małżeństwa Henryka i Stanisław Gałażyn oraz Irena i Czesław Piekarek. To piękny moment, kiedy mogę złożyć Państwu życzenia z tak pięknej okazji, jaką jest 50-lecie pożycia małżeńskiego, mówił w trakcie uroczystości Czesław Rękiewicz: Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, a także zadowolenia w życiu osobistym. Chciałbym, byście Państwo czuli się w naszym mieście jak najlepiej. W poniedziałek 7 kwietnia Czesław Rankiewicz, prezydent Suwałk oraz Dariusz Mazur, prezes firmy Oil Transfer Development, poinformowali o wsparciu, na jakie z ich strony może liczyć reprezentacja Polski w AMP futbolu. Prezydent Suwałk zadeklarował, że sportowcy będą mogli skorzystać z bazy sportowej miasta Suwałki w przygotowaniach przed tegorocznymi Mistrzostwami Świata w Meksyku. Od strony finansowej drużynę będzie wspierać firma Dariusza Mazura. Chcemy wspólnie wspierać i promować osoby, które angażują się w amp futbolu, powiedział w trakcie specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej Czesław Frenkiewicz, prezydent Suwalk. Jednocześnie będziemy mogli przybliżyć mieszkańcom Suwalk, czym jest amp futbol. Amp futbol to dyscyplina sportu, którą uprawiać mogą wszystkie osoby po jednostronnej amputacji kończyny. Zawodnicy grający w polu są po amputacji kończyny dolnej a bramkarze kończyny górnej oraz osoby z innymi, jednostronnymi wadami kończyn. Na całym świecie ta dyscyplina jest uprawiana od 30 lat. W Polsce dopiero od trzech, poinformował obecny na konferencji Mateusz Widłak, prezes Stowarzyszenia AMP Football. Osiągnęliśmy już pierwsze sukcesy, za którymi idzie drugi angaż do Mistrzostw Świata, które odbędą się pod koniec tego roku w Meksyku. By tam wyjechać, polska reprezentacja potrzebowała wsparcia finansowego, a takie postanowiła zagwarantować firma Oil Transfer Development należąca do suwalczenina Dariusza Mazura. To była szybka decyzja. Dowiedziałem się, że reprezentacja Polski w AMP Futbolu potrzebuje wsparcia, powiedział Dariusz Mazur. Po krótkim namyśle i kontakcie z panem Mateuszem Widłakiem porozumieliśmy się i zaczęliśmy współpracę. Czesław Rankiewicz zadeklarował, że sportowcy, którzy będą odbywać zgrupowanie w suwałkach przed Mistrzostwami Świata, będą mogli korzystać z bazy sportowo-rekreacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Dodatkowo w naszym mieście rozegrany zostanie międzynarodowy mecz pomiędzy polską kadrą a drużyną z Europy Zachodniej. Na Mistrzostwa Świata w Meksyku drużyna wyjedzie w listopadzie. W rozgrywkach weźmie udział 20 drużyn z całego świata piątek 11 kwietnia odbył się Festiwal Piosenki Przedszkolnej organizowany przez Przedszkolę nr 7 w Suwałkach we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia pod patronatem Prezydenta Miasta. Na scenie zaprezentowało się 83 wokalistów z Suwałk, Augustowa, Sejn i Puńska. Występy oceniane były w czterech kategoriach, a wokalna walka odbywała się o złote mikrofony i nagrody, które zdobyli soliści 3-4 lata, Pierwsze miejsce Malwina Radzewicz, przedszkole nr 4 z oddziałem integracyjnym w Suwałkach. Zespoły 3-4 lata. Pierwsze miejsce Inessa Niewulis, Irena Radzewicz, Gabija Staśkielunas, Sara Pik, Daria Murawska. Przedszkole samorządowe z polskim i litewskim językiem nauczania w Puńsku. Soliści 5-6 lat. Pierwsze miejsce Sebastian Valento, przedszkole miejskie nr 1 w Suwałkach. Zespoły 5-6 lat, pierwsze miejsce Oliwia Jakubowska, Joanna Dominik, Nikodem Gotlejewski, Olivier Muskała, przedszkole nr 7 w Suwałkach. Znamy już wyniki głosowania mieszkańców Suwałk na pierwszy w historii naszego miasta budżet obywatelski. W ramach miliona złotych, który był przeznaczony na realizację projektów zgłoszonych przez mieszkańców, zostaną wykonane trzy inwestycje. O wynikach poinformował w poniedziałek 14 kwietnia na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej Czesław Frankiewicz, prezydent Suwałk, Agnieszka Szyszko, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji oraz Zygmunt Szutkiewicz, naczelnik Wydziału Inwestycji. W głosowaniu na budżet obywatelski wzięło udział 10 867 osób. W tym 9166 osób oddało głosy ważne, a 1701 osób oddało głosy nieważne, poinformował Czesław Rękiewicz, prezydent Suwałk. Suma wszystkich trzech pierwszych projektów wynosi 1 192 000 zł. Kwota ta może ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargów na realizację zwycięskich projektów, a to oznacza, że być może uda się zrealizować kolejną pozycję z listy projektów. Pierwsze miejsce: planeta zabaw i sportu. Teren zespołu szkół nr 3, ulica Szpitalna 66, 1636 głosów, 210 000 zł. Drugie miejsce: kompleksowa modernizacja boiska przy zespole szkół nr 7, ulica Minkiewicza, 1480 głosów, 482 000 zł. Trzecie miejsce, budowa parku, aleje parkowe wraz z terenem rekreacyjnym za akwaparkiem ulica generała Kazimierza Płaskiego, papieża Jana Pawła II, 1408 głosów, 500 tysięcy złotych. W rezerwie, czwarte miejsce, budowa street worker i parkour park, ulica Wojska Polskiego 2, okolica siedziby Osir, Zalew Arkadia, 1401 głosów, 257 tysięcy złotych. Jeżeli głosuje prawie 11 tysięcy naszych mieszkańców, to znaczy, że jest duże zainteresowanie, że warto to czynić, a wobec tego już na przyszły rok będziemy przygotowywali stosowną uchwałę Rady Miejskiej. Zgłoszenie projektów będzie do końca września. Ja w, w projekcie budżetu na rok 2015 będę proponował zwiększenie tej kwoty prawdopodobnie do kwoty 2 milionów złotych, czyli podwojenie tego, co mamy w tym roku. Święta tuż tuż. Poniedziałek 14 kwietnia z życzeniami od uczniów i rady pedagogicznej do gabinetu prezydenta przyszli uczniowie klasy trzeciej C szkoły podstawowej nr 9 w suwałkach. Oprócz życzeń przynieśli prezydentowi wielkie jajo, Czesław Frankiewicz zrewanżował się cukierkami.